Rosyjskie bestialstwo w Ukrainie nie ustaje. Jak wiele informacji na temat tego, co żołnierze Putina robią w Ukrainie, dociera do Rosji? Czy Rosjanie zmienią swoje podejście do Władimira Putina? O tym między innymi porozmawiam z Maszą Makarową, rosyjską dziennikarką Biełsat TV. Dzień dobry. Dzień dobry. Rosyjska niewola to hańba i piekło zarazem. Każdy z nas słyszał opowieści o tym, co Rosjanie robią z jeńcami z Azowa. Ścinają im tatuaże piłą tarczową, mówi Władysław. Od innych obrońców Mariupola wiadomo, że Rosjanie po kolei zabierali jeńców na przesłuchanie. Jedni wracali po kilku dniach, cali we krwi. Opowiadali o torturach, o wsadzaniu igieł pod paznokcie. Inni nie wracali. To fragment tekstu Patryka Michalskiego i Tatiany Kolesniczenko. Azow, stalowi chłopcy wrócili żywi, bo taki był rozkaz. Tekst, który mogą Państwo przeczytać na stronie głównej Wirtualnej Polski. Kiedy czytam ten tekst i te opisy, jestem obezwładniona i przerażona ogromem tego rosyjskiego bestialstwa. Co pani czuje, gdy słyszy takie opisy, gdy czyta pani takie opisy, jak ten z tekstu naszych dziennikarzy? Znaczy, ja ten tekst przeczytałam akurat dzisiaj rano i rzeczywiście no, to jest bardzo mocny obraz. Słyszeliśmy zresztą też wcześniej od ludzi, którzy wracali z rosyjskiej niewoli, o tych katowaniu, o torturach, których doświadczyli w rosyjskich więzieniach czy w obozach dla jeńców ukraińskich. Słyszeliśmy o tym od roku 2014, od tych osób, które trafiały też do niewoli, do tak zwanych ludowych republik i siedziały tam na dołkach. Natomiast to wszystko, co jest przytoczone w tym tekście, jest właściwie co codziennością rosyjskich więzieni, rosyjskich kolonii karnych, też rosyjskich komendy policji od wielu lat. Więc to, że dzisiaj poczuła się pani zaskoczona, kiedy czytała pani ten tekst, mówi tylko o tym, że prawdopodobnie to, że od wielu lat więźniowie rosyjskich kolonii karnych są gwałceni przez służbę więzienną i przez innych więźniów, są gwałceni na przykład MOP-em, o czym rosyjscy dziennikarze pisali jeszcze przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie rok temu, są bici, są torturowani, są zabijanie. To wszystko działo się od wielu, wielu lat wewnątrz Rosji. I to, czego teraz doświadczają Ukraińcy bojownicy Azowa czy inni ukraińscy wojskowie, którzy trafiają do rosyjskiej niewoli, jest haniebne, ale jest to częścią rosyjskiego systemu więziennictwa od dłuższego czasu. Mnie akurat w tym tekście bardzo uderzyło takie zdanie, które wypowiada jeden z bojowników Azowa, Artur. Oni byli bezkarni, my bezsilnie. Mówi to o komendancie, który się wykazał szczególną okrutnością w tej kolonii, w której jeńcy przebywali. I moim zdaniem właśnie to zdanie, oni byli bezkarni, my bezsilnie, bardzo dobrze opisuje to, co się dzieje w Rosji. Opisuje też społeczeństwo, sytuację społeczeństwa, samego społeczeństwa rosyjskiego. Opisuje sytuację tych, którzy trafiają do rosyjskiego więziennictwa, którzy trafiają do rosyjskiej policji. Ja tylko przypomnę, że ponad 2 tygodnie temu była głośna sprawa, kiedy poeta, który przeczytał w Moskwie wiersze pod pomnikiem Władimira Majakowskiego w centrum rosyjskiej stolicy, został w czasie przeszukania w jego mieszkaniu, ponieważ ten wiersz mówił między innymi, był antywojenny, mówił między innymi o wojnie w Ukrainie, został przez policję zgwałcony handlą. Zgwałcony handlą, poeta, młody chłopak Artiom Kamardzinow. Można byłoby tutaj powiedzieć, że pewnie została wszczęta jakaś sprawa karna wobec funkcjonariuszy policji, którzy tego się dopuścili. Otóż nie, ten Artiom Kamardzin, młody chłopak, siedzi teraz w areszcie, ponieważ to wobec niego została wszczęta sprawa karna ekstremistyczna za ten wiersz przeczytany w centrum Moskwy. Więc tak, rzeczywiście te warunki, te tortury, o których opowiadają bojownicy Azowa, są przerażające, ale są czymś bardzo dobrze znanym wszystkim, którzy Rosją się zajmują, którzy nie myślą o Rosji tylko jako o Władimirze Putinie, o jego decyzjach, ale patrzą głębiej, patrzą na to, co się dzieje wewnątrz rosyjskiego społeczeństwa, wewnątrz rosyjskich więzień, kolonii karnych. No i to są, rzeczywiście dramatyczne historie. Od dłuższego czasu rzeczywiście mówimy o tym łamaniu praw człowieka w Rosji. Te obrazy, które możemy przeczytać w tekście naszych dziennikarzy, są przerażające, ale tych przerażających obrazów od początku wojny widzimy naprawdę bardzo dużo. My w tej chwili możemy oglądać zdjęcia Macieja Stanika, który wykonał te zdjęcia właśnie do reportażu Patryka Michalskiego i Tatiany Kolesniczenko. Na tych zdjęciach także możemy zobaczyć także ujęcia z ekshumacji czy też identyfikacji ciał właśnie żołnierzy. I w tym tekście czytamy taki fragment. Aleksandr Michajłenko, szef Kijowskiego Biura Klinicznej Medycyny Sądowej, wyciąga telefon, pokazuje zdjęcia przesłane przez rodziny. Uśmiechnięty 20-parolatek pozuje
przed lustrem. Na nagim, umięśnionym torsie duży tatuaż. Kolejne zdjęcie, fragmenty zwłok, pokryte białymi robakami. Widać kontury tego samego tatuażu. Rodzice potwierdzają, to ich syn. Mogą go odebrać. To dramatyczne obrazy dla bardzo wielu rodzin w Ukrainie. Pani zdaniem, jak wiele tego typu historii czy też obrazów, które możemy przeczytać i zobaczyć w reportażu naszych dziennikarzy, przenika do świadomości rosyjskiej i Rosjanie słyszą w ogóle o tym? Czy słyszą o Azowie? Oczywiście, że tak, tylko że rosyjska propaganda karmiła rosyjskie społeczeństwo od wielu lat, no przynajmniej od roku 2014, czyli od rewolucji godności w Ukrainie, obrazkiem, że to właśnie Azow jest reprezentantem wszystkiego najgorszego, przeciwko czemu walczy Kreml, czyli właśnie jest reprezentantem tak zwanych ukraińskich neonazistów czy ukronazistów, i dlatego sondaże, które były przeprowadzane przez państwowe ośrodki i też były wykorzystywane w celach propagandowych, już w czasie wojny pokazywały, że spora część przepytanych w czasie tych badań socjologicznych chciałyby, żeby został dokonany trybunał nad bojownikami Azowa, ponieważ to właśnie oni reprezentowali to, przeciwko czemu została rozpoczęta przez Władimira Putina tak zwana operacja specjalna, czyli tak naprawdę wojna przeciwko całemu narodowi ukraińskiemu. Czy Rosjanie widzą zdjęcie na przykład wyzwolonych bojowników Azowa? Tutaj akurat państwa tekst opowiada o tej wcześniejszej grupie, natomiast na pewno do rosyjskich mediów społecznościowych trafiły zdjęcia z tej słynnej wymiany, kiedy Wiktor Medwiedczuk, kum Władimira Putina, został wymieniony właśnie też na bojowników Azowa, co działo się kilka tygodni temu. I krążyły po sieci zdjęcie jednego z przywódców Azowa, który był w koszmarnym stanie, wrócił z rosyjskiej kolonii karnej, i było pokazywane jego zdjęcie sprzed i po, prawda? Na pewno wszyscy te zdjęcie widzieli, kiedy wyglądał jak ofiara obozów z czasów II wojny światowej. I te zdjęcia krążyły oczywiście też na rosyjskim Facebooku, ekstremistycznym źródle informacji w dzisiejszej putinowskiej Rosji, krążyły też na innych platformach społecznościowych i ludzie to oczywiście komentowali bardzo krótko często, bo co tu można powiedzieć, prawda, kiedy to przypomina te najgorsze zdjęcia z obozów koncentracyjnych. Natomiast rosyjska propaganda, oczywiście obrona Mariupola przez bojowników Azow wywróciła jeszcze w czasie, kiedy ta obrona trwała do góry nogami. To nie wojska rosyjskie blokowały Mariupol, to nie dlatego stało się możliwe to oblężenie miasta, tylko dlatego, że to Azow blokował miasto. To dlatego, że mieszkańcy Azowa byli właściwie niszczeni przez to, że Azow nie chciał się poddać, że uparł się, że będzie siedział w Mariupolu. A też musimy pamiętać o tym, że bardzo często ci Ukraińcy, którzy z Mariupola byli deportowani do Rosji, w głąb kraju, byli wykorzystywani przez propagandę kremlowską, przez pracowników rosyjskich państwowych mediów, przechodząc filtrację na granicy pomiędzy okupowaną częścią Ukrainy a Rosją, byli filmowani i wypytywano ich właśnie o tych bestialstwach bojowników Azowo. Oczywiście mówię tutaj to językiem propagandy kremlowskiej. I później te ich wypowiedzi, a mówili wszystko, żeby tylko nie trafić do więzienia, bo nie wiedzieli, co ich czeka. Od dłuższego czasu znajdowali się w blokadzie informacyjnej. Im mówiono na przykład, że Kijów już jest rosyjski, że Władimir Zełenski zostawił Ukrainę, że właściwie to ta wojna jest dla Ukrainy przegrana. Czyli cały czas jest to karmienie Rosjan właśnie tą propagandą. Ale nie mówię tutaj o Rosjanach, mówię tutaj o mieszkańcach Mariupola, mówię o ludziach, którzy przez kilka miesięcy, parę miesięcy, kiedy trwała blokada miasta, znajdowali się w też blokadzie informacyjnej, i to często ich wypowiedzi po tym, jak zostali deportowani siłą w głąb Rosji, były też wykorzystywane do budowania tej narracji propagandowej wewnątrz Rosji dla Rosjan, bo to są de facto świadkowie, tak? No jak pokazujemy, jak państwo teraz prezentują ten reportaż, no to są słowa świadków, którzy to przeżyli. Tak samo w telewizji rosyjskiej były pokazywane rzekomo słowa świadków, ale tak naprawdę to były słowa wymuszone groźbami, wymuszone też na samą sytuację wojny. Słowa i zeznania rzeczywiście pod presją, pod przymusem, no ale to doskonale pasowało do tych przekazów propagandowych rosyjskich. Patryk Michalski, Tatiana Kolesniczenko napisali tekst Azow, stalowi chłopcy wrócili żywi, bo taki był rozkaz. Ten tekst mogą państwo przeczytać na stronie głównej Wirtualnej Polski. Naprawdę warto. Tymczasem, jak donosi rosyjskojęzyczna redakcja BBC, w czwartek władze Rosji po raz pierwszy poinformowały o śmierci
śmierci na froncie mężczyzn, którzy zostali zmobilizowani i natychmiast wysłani na front w Ukrainie. Czy te kolejne śmierci tych świeżo zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy wywołają kolejną falę krytyki Władimira Putina? Znaczy, ta krytyka brzmi cały czas. Protesty antywojenne w Rosji nie przystawały ani na jeden dzień. Trwają od 24 lutego nieprzerwanie. Codziennie ktoś wychodzi z jakimś plakatem gdzieś, prawda? Te protesty nasilają się w momentach krytycznych, jak na przykład 21 września, kiedy została ogłoszona tak zwana częściowa mobilizacja, która, jak już świetnie wszyscy wiemy, żadną częściową mobilizacją nie jest. Rzeczywiście te informacje, że giną ci mężczyźni, którzy zostali zmobilizowani w tej pierwszej fali po 21 września. I to nie tylko te cztery osoby, o których pisały wczoraj media, ale również została potwierdzona śmierć przynajmniej jeszcze dwóch osób. Jednego z głębi Rosji, który zginął w Ukrainie, i jeszcze jednego prawnika z Petersburga. I wczoraj jeszcze wieczorem pojawiła się informacja, że zginął młody urzędnik Urzędu Miasta w Moskwie. Jego portret został wywieszony zresztą w tym urzędzie. Zostali rzuceni na front, na wojnę w Ukrainie, bez żadnego przygotowania. Krążą zresztą filmiki też w rosyjskim internecie, kiedy pytają się, sami nagrywają to zmobilizowanie i pytają się siebie, ile razy w życiu strzelałeś, ile razy strzelałeś teraz po tym, jak zostałeś zmobilizowany, i ten ktoś odpowiada, strzelałem jeden raz, a oni już jadą na tę wojnę w Ukrainie. Ale i są mięsem armatnim, jak mówi sam Wołodymyr Zełenski. Rosjanie to mięso armatnie. Ale też tak do nich się zwracają tak naprawdę dowódcy w tych jednostkach wojskowych, gdzie trafiają, ponieważ wszyscy są świadomi tego, jakie losy ich czeka. Oni sami są świadomi. Przecież w tych jednostkach wojskowych, gdzie oni teraz są bez żadnych na przykład telefonów komórkowych, oni już nie mogą u siebie zawalczyć. Zawalczyć teraz o nich mogą ich matki, żony, siostry, to ci, którzy zostali, chciałabym powiedzieć, na woli, prawda, i mogą złożyć jakieś zażalenia czy skargi i po prostu zawalczyć o życie swoich krewnych. W jednostkach wojskowych króluje pijaństwo. Kilkanaście osób już w tych jednostkach wojskowych zginęło z różnych powodów, z czego przynajmniej cztery osoby popełniło samobójstwo, ponieważ oni są świadomi tego, jaki los ich czeka, ale to jest to właśnie ta bezradność. Tak? Wracając do tego reportażu, który na państwa stronie się ukazał, oni byli bezkarni, a my bezsilni. Ta bezkarność jest po prostu taką cechą kluczową reżimu rosyjskiego od wielu, wielu lat. Wszystko, czego dokonują władze rosyjskie, pozostaje bezkarne. Pozostawało bezkarne przed rozpoczęciem wojny. Nikt na to nie zwracał uwagi. I ci mężczyźni, którzy trafiają do tych jednostek, są świadomi tego, że cokolwiek by z nimi się stało, to władze pozostają bezkarne. To właściwie ich życie nie jest żadną wartością. A oni tak naprawdę idąc, czy jadąc, oni idąc, czy też jadąc do Ukrainy, wiedzą, że tak naprawdę jadą na stracenie, właśnie są tym mięsem armatnim. Od dłuższego czasu mówi się o możliwej szerszej współpracy Rosji z Białorusią. Mówi się o mobilizacji wojsk białoruskich. Czy dojdzie do jeszcze większego zacieśnienia tej współpracy na linii Rosja-Białoruś i Łukaszenka finalnie wesprze swoimi wojskami, oddziałami Putina w Ukrainie? No dzisiaj, z tego co wiemy, w Białorusi została ogłoszona strefa operacji kontrterrorystycznej. Do czego to doprowadzi, na razie nie wiadomo. Natomiast my w programie na Biełsacie, w telewizji, w której pracuję, rozmawiamy oczywiście z wieloma ekspertami z Białorusi na temat tego, czy jest możliwe wejście Białorusi do aktywnej fazy wojny, do aktywnego udziału, prawda, wojska białoruskiego. Są bardzo różne zdania na ten temat. Również te osoby z Białorusi, które działają w różnych ruchach opozycyjnych, czy na przykład w strukturach BIPOL, czy w Białym Legionie, mają bardzo podzielone opinie na ten temat. Siergiej Bulba, który założył Biały Legion w Białorusi, mówi, że 15 listopada jest prawdopodobną datą, kiedy Aleksander Łukaszenko aktywnie dołączy do wojny w Ukrainie. Natomiast inne osoby z BIPOL-u na przykład mówią, że jest to bardzo mało prawdopodobieństwo, że Aleksander Łukaszenko będzie na wszelkie sposoby starał się jednak nie dopuścić tego, żeby jego udział w tej wojnie był aktywnym udziałem. Też rosyjscy analitycy, politolodzy mówią, że prawdopodobnie Łukaszenko, chytry dyktator, o czym wszyscy wiemy, chce przesiedzieć Władimira Putina, chce zostać przy władzy dłużej niż sam Putin, doczekać zmiany władzy na Kremlu i jednak zachować tę swoją władzę dyktatorską w samej Białorusi.
Jak długo swoją władzę dyktatorską zachowa sam Władimir Putin? Jak donosi Washington Post, rosyjskie elity są coraz bardziej niezadowolone z działań Władimira Putina, nie tylko jeżeli chodzi o samą mobilizację, fiasko jego działań w Ukrainie, ale przede wszystkim także sankcje nakładane na samych Rosjan. Jak długo może to potrwać? Czy jak sugeruje Siergiej Gurjew, także na łamach Washington Post, w grudniu zobaczymy nową rzeczywistość i na przykład wymianę Putina? Wszystko może się stać. Tak naprawdę żyjemy w świecie tak dynamicznym, jeśli mówimy tutaj o Rosji, że ta sytuacja może się załamać i zmienić w każdej chwili, prawda? No widzimy zresztą, że już ta wojna przeszła nawet przez kilka etapów. Sytuacja w Rosji też bardzo szybko się zmienia. A jeśli mówić o tym, jakie są opinie wśród rosyjskich analityków, rosyjskich politologów na temat przyszłości Władimira Putina, czy też teraz stabilności jego władzy, to również tutaj opinie są podzielone. Oczywiście wielu by chciało, i to jest może też trochę takie myślenie życzeniowe, widzieć rzeczywiście jakiś spisek na Kremlu, widzieć sprzeciw elit, ale bardziej ostrożni analitycy wciąż jeszcze mówią o tym, że Władimir Putin mocno się utrzymuje na swoich pozycjach, że obmyśla taki scenariusz, żeby nawet w roku 2024, kiedy w Rosji powinny się odbyć kolejne wybory prezydenckie, oczywiście wyborami one nie są od bardzo długiego czasu, Władimir Putin po prostu jest wybierany na kolejne kadencje w sfałszowanych wyborach, też zmieniając konstytucję, no, że prawdopodobnie będzie chciał w roku 2024 znów pozostać na Kremlu, ponieważ nie może odejść. Takim znakiem wczoraj było wystąpienie Siergieja Stipaszyna, właśnie z takich dawnych współpracowników Kremla, który długo był w takim ścisłym środowisku Władimira Putina, który powiedział, że Władimir Putin jest takim liderem, który nie może pozwolić sobie odejść, który powinien już być teraz przy władzy do końca, powinien, jak powiedział Stipaszyn, nieść swój krzyż. A rzeczywiście Władimir Putin jest tak mocno umoczony we krwi przez tę wojnę w Ukrainie, ale również przez to wszystko, czego dokonał w Rosji, przez ogłoszoną mobilizację, przez to, że za chwilę Rosjanie wysyłani na front będą ginąć tam tysiącami za morderstwo polityczne, za olbrzymią korupcję, za wojnę wywołaną również w innych częściach świata, że tak naprawdę na pewno kieruje samym Władimirem Putinem ogromna paranoja, ogromny lęk przed własną przyszłością. Więc sam Putin będzie chciał się utrzymać jak najdłużej i prawdopodobnie właśnie do swojej śmierci. Natomiast co się stanie w rosyjskich elitach jest zawsze pod wielkim znakiem zapytania. No właśnie, najbliższe tygodnie i najbliższe miesiące pokażą, jakie będą dalsze losy właśnie samego Władimira Putina i co te rosyjskie elity zdecydują się zrobić. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Masza Makarowa, rosyjska dziennikarka Biełsat TV, była gościem programu Newsroom. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.